witam Was na moim modowym kanale. Dzisiaj odcinek specjalny z dwudniowej metamorfozy dla dwóch przyjaciółek, które wygrały metamorfozę w moim konkursie. Zobacz, jaka była reakcja jednej z nich. Właśnie będę dzwonić do Natalii, która wygrała u mnie konkurs na metamorfozę. I powiem Wam, że jestem już w takich emocjach, że naprawdę mnie to stresuje bardziej niż w ogóle nagrywanie YouTube'a dla Was, mówienie do kamery. Więc to jest takie śmieszne i tak ekscytujące, że orety. Jestem ciekawa jej reakcji. Chciałam się Ciebie, Natalia, zapytać, jak tam Twoja koleżanka Paula? Dobrze. No to mam nadzieję, że będzie jeszcze tylko lepiej, bo za tydzień się widzimy w Katowicach na wspólnej metamorfozie. Naprawdę? Jak się kręcę, nie wierzę. No to pokaż, jak się cieszysz. Przecież to nie takie proste. Jestem mamą karmiącą, więc muszę już to ogarnąć. O rety, ja już nie mogę doczekać. Tak, to chyba to będzie metamorfoza rodzinna. A, super. Ojej, cudownie poznać twoją całą rodzinę. Ale Jezu. Masakra, jest. Pierwszy raz w życiu takie coś. No to się cieszę, że pierwszy raz ze mną. Dobrze, to ja Cię zostawiam, ochłoń, powiedz przyjaciółce i do zobaczenia. Super, do zobaczenia. Buziaki. Mamy to! Konkursowiczka powiadomiona, więc teraz nie pozostaje mi nic innego, jak umówić się na konsultację online, żeby dowiedzieć się, w jakim stylu będziemy szukać ubrań, do czego potrzebuję tych ubrań, jaki styl chcę tworzyć, żebym jak najlepsze dla niej przygotowała te stylizacje. Także ja też już się bardzo nie mogę doczekać, jestem taka podekscytowana bardzo. Zapraszam Cię, Natalia. Popary! Jechałaś do Katowic z Rzeszowa, czyli kawałek podróży już za tobą. Kawałek podróży za mną, ale kawałek podróży przede mną. No to bardzo się cieszę. Super. Jak samo poczucie? Bardzo dobrze. Cieszę się strasznie, nie mogę się doczekać efektów. Ja również. Miło Cię zobaczyć na żywo. Ciebie również. Znamy się tylko internetowo, także fajnie w końcu zderzyć się z tą rzeczywistością teraz. Dokładnie. Dobrze, no to zapraszamy dalej. Wojtku, co robimy dzisiaj z Natalią? Cześć, Natalia. Cześć. Mam dla Ciebie dzisiaj dosyć oryginalną, ale dosyć naturalną propozycję na rozświetlenie Twojego wizerunku. Wiem, że jesteś młodą mamą, która sobie ceni praktyczny aspekt wizualny Twoich włosów. Wiem, że również, że fajnie byłoby, gdyby nam się udało je spiąć, co nie ukrywam, że chciałbym u Ciebie zachować, biorąc pod uwagę, że masz malutkie dziecko, które będzie ciągnęło Twoje włosy. Od kogo jesteś osobą wyjątkowo szczupłą, wyjątkowo drobną i długość włosów taką, jaka masz, jest całkiem przyjemna dla Ciebie. Myślę, że dbamy o to, żeby odświeżyć końce, odzyskać troszeczkę objętości i zadbać bardziej o akcent kolorystyczny. I tutaj uwaga, przygotowałem dla Ciebie technikę, która nazywa się Sunlight. Będzie to rozświetlenie bardzo naturalne, słoneczne, ale troszeczkę mocne w górnych częściach korony przy Twoich włosach. A kolorem, który wybrałem dla Ciebie, to będzie kolor dosyć nietypowy. Nazywa się on Baby Blond. To jest kolor, który jest nie do końca oczywisty. Biorąc pod uwagę, że Twój typ kolorystyczny nie jest do końca określony. Ty skłaniasz się bardziej w wiosnę. My zastanawiamy się, czy nie jesteś troszeczkę latem. Stworzymy kolor, który nie do końca wyciągnie od Ciebie swojego typu urody jeden czy drugi typ kolorystyczny. Zostaniesz uniwersalna. Kolor Baby Blond jest kolorem łączonym. Łączy on w sobie barwę ciepłą, jak i zimną w jednym odcieniu. Jest budowana na pigmencie lekko złotym,
połączeniu ze srebrem, które spowoduje, że twoja skóra nie będzie wyglądała blado, ale nie będzie również wyglądała na czerwoną. Uzyskamy efekt delikatnej, naturalnej skóry. Chcę zachować twoją delikatność, dziewczęcość, nadać tylko włosom i twojemu wizerunkowi znacznego odświeżenia i spowodować, żeby nawet ty jako młoda mama będziesz wyglądała atrakcyjnie i dziewczęco. Co ty na to? Oddaję się, idę w to. Metamorfozę fryzur w wykonaniu Wojtka, a dzisiaj już zaczynamy drugi dzień naszej metamorfozy i przejdźmy do pierwszego kroku, jakim jest makijaż. Cześć Monika. Cześć Basiu. Co na dzisiaj wykombinowałyście? Jest z nami Natalia już tutaj na stanowisku. Generalnie zaczynamy od makijażu dziennego, bo jak mnie również prosiłaś, a co jest bardzo niezwykłe do takiego typu metamorfoz, zaczynamy właśnie takim makijażem delikatniejszym, żeby zrobić makijaż z przejściem. I tu mnie bardzo zaskoczyłaś, bo generalnie takie metamorfozy zazwyczaj stawiam na ten efekt wow, czyli mocne oko, załóżmy mocne usta, a ty jednak zdecydowałaś się zrobić inaczej. Przede wszystkim dlatego, żeby dziewczyny też zobaczyły siebie w takim jak najbardziej naturalnym świetle, w tych stylizacjach, które jak najbardziej na co dzień również się przydadzą. A na koniec taka wisienka na torcie, żeby odmienić i pokazać ten wieczorowy look. Dokładnie, czyli zaczynamy takim dziennym makijażem. Będzie on bardzo promienny, zdrowy. Tak naprawdę stawiamy duży nacisk na świetlistą cerę. I oprócz tego na podkreślenie naturalnej urody właśnie Natalii. W tym przypadku mamy tutaj bardzo fajną, delikatną urodę. Będzie ładnie rozświetlona cera, oko i do tego usta. Takie, żeby było je widać, żeby były zaznaczone, a jednak żeby nadawały się na co dzień. Tak jak widać w lustrze, dziewczyny się właśnie malują, a ja korzystając z chwili wolnego, postanowiłam Wam nieco więcej opowiedzieć w ogóle, dlaczego to robię i co mi daje takie stylizowanie. Powiem szczerze, że myślałam, że ten weekend metamorfoz będzie dużo prostszy, dużo szybszy i że to będzie sam fun i zabawa. No ale moje oczekiwania z rzeczywistością się troszeczkę rozminęły. Jest to bardzo dużo pracy, przygotowań, przede wszystkim wcześniej, ponieważ w wyniku zamknięcia galerii handlowych musiałam te zakupy zrobić dużo wcześniej poprzez zakupy online'owe, co też było nieco trudniejsze, ponieważ tutaj jakby nie mogę zmierzyć danych ubrań od razu na kliencie, tylko muszę jakby wiedzieć. Więc bardzo pomocna była dla mnie rozmowa z dziewczynami wykonana dużo wcześniej. Ja potrzebuję zmiany, bo jestem po wielkich zmianach w swoim życiu, bo zostałam w międzyczasie żoną, zostałam mamą, zostałam drugą mamą, więc moje ciało przeszło rewolucję, mimo że wróciło już do swoich gabarytów i rozmiaru, to po prostu ja mentalnie już nie jestem tą samą Natalią, którą byłam 5 lat temu, jak poznałam swojego męża. Ja wtedy byłam dziewczyną po studiach, która pracowała, chodziła do pracy, więc chodziła do ludzi przede wszystkim. W domu spędzałam niewiele tego czasu, a teraz to się diametralnie zmieniło nie tylko przez pandemię, tylko po prostu przez moje maluszki. I to już nie chodzi o te szpilki, bo ja kocham szpilki, ja chcę wyglądać kobieco. Aczkolwiek to musi być taki styl, żeby on mi odpowiadał teraz na co dzień. Więc szukam tego i potrzebuję takiej pomocy, potrzebuję takiego wsparcia, potrzebuję takiego kopa i potrzebuję, żeby ktoś mnie zobaczył z innej perspektywy, ocenił mnie troszeczkę, tak inaczej po prostu i jakoś tak wiem już, jaki mam kierunek, wiem, co mi się podoba, ale potrzebuję takiego jeszcze kopa. Takiego, tak Natalia, to jest to, idź w tym kierunku, bo dobrze ci w tym, dobrze myślisz, widać, że to z tobą współgra i odkryłaś swój styl z Basią Kawką. Okej, dobra, to będziemy czarować w takim razie. Dokładnie. I podczas takich zakupów online trzeba wziąć pod uwagę oczywiście wzrost klienta, ponieważ wysokie dziewczyny będą
z całkiem innych marek korzystać niż te niższe, więc to również musiałam wziąć pod uwagę. I tutaj bardzo dużo pomogło mi moje doświadczenie podczas sesji zdjęciowych, kiedy naprawdę tych ubrań zamawiałam bardzo wiele i mogłam sobie wszystkie pooglądać, również pod kątem marek. Także teraz już mniej więcej wiedziałam, co zamówić, no a tak naprawdę okaże się, czy to, co przyszło, to będzie tak fajnie leżało podczas dzisiejszej metamorfozy. Na pewno inaczej. Przede wszystkim inny krój spodni. Jakoś zawsze się go obawiałam, że to mi nie pasuje. No buty to jest totalnie są odjechane. Tak. Okay. W życiu bym na nie nie spojrzała w sklepie. Natomiast bardzo mi się podoba sweterek. Jest taki dosyć romantyczny. Podoba mi się wycięcie też na plecach. Bardzo mi się podoba. Dobra, no to troszeczkę błysku na dekolt. Ja bym ci tutaj zaproponowała coś takiej długości. I tutaj możesz podwinąć sobie rękaw. Żeby pokazać narkarski. I możesz też tutaj spuścić ramię. Bo ten sweter jest tak cienki, że można w ten. Także jak masz ochotę. A jedno. Na jedno, może być na dwa, jak lubisz. Te spodnie są o tyle fajne, że one zwężają się ku dołowi. Dzięki te kantowi wysmukają, wydłużają sylwetkę. Dodają ci wzrostu, bo masz 1,64 m. Okej, to optycznie na pewno dodają wzrostu. Najpiękniej tutaj kształtują talię przez zaszewki. I przez to, że one są tutaj luźniejsze, delikatne linii bioder, to one też wypełniają tą linię bioder. Tak, na czym mi zależy, bo możemy uzyskać proporcje jakieś odpowiednie dla mojej sylwetki. Tak. No i buty też kolorystycznie, w kolorach jasnych. Myślę, że czarne by tą stylizację bardzo obciążyły. Więc tutaj zdecydowanie coś jaśniejszego. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Wygodnie. Przede wszystkim wygodnie. Tak, bo też podkreślałaś, żeby to była stylizacja wygodna. Tak, także super. No i ten kolor całkiem oryginalny. Zobacz teraz. Asymetria taka. Tak, a to, o czym mówiliśmy na kursie. Tak. Tak, żeby tak wodą. Bo ja zazwyczaj schowam tu środek, a ten bok też fajnie. To mi się podoba. To mi się takie. No. Czyli jest taki element powiedzmy, ale tak, wygodnie. Tak, tak. No i na szyjnik ja w biżuterii tak jakoś ostatnio słabo z biżuterią. No bo one kuszą. Dzieci. Tak, ale to może za jakiś czas. Tak, ale super. Podoba mi się. W ogóle pierwszy raz się widzę w takich jasnych kolorach całkiem. A mówiliśmy na kursie właśnie, że tak. Chcesz. A ja, moja szafa po prostu to było czerń, granat i kilka tam rzeczy takich białych, uniwersalnych. Ale czarne zawsze... Baza. Tak, ale to nie była moja baza. Wiesz. No podoba mi się. No sweter mi się podoba. Tak, na pewno to sweter mi się, no w ogóle to wszystko mi się. Buty trochę... To kontrowersyjne. Znaczy powiem tak, u mnie buty kupuje mąż. A, bo ja nienawidzę kupować butów, a mój mąż ma dobry gust do butów, on to jakoś widzi i on zawsze mi kupuje buty, takie z pręzlami różne właśnie. Tak, także on je wypatrzył w twoim stylu, w gazecie i on mówi, takie byś nie kupiła. Ja mówię, dobra, skąd są, jedzie i przeszukaliśmy gazetę, znaleźliśmy skąd są te buty i po prostu no on tak wypatrzy, czasami takie ma smaczki takie. Super. Tylko u niego buty też muszą być kontrowersyjne zazwyczaj, czyli jak trampki, to różowe. Lacoste na przykład, takie wiesz, albo jak jakieś tam inne, no to niebieskie. Brawo! Ja bym tutaj podwinęła rękawy na pewno. O, proszę cię. Jak się czujesz? Dobrze, inaczej. W ogóle inaczej, bo do poprzedniej stylizacji to jest... No, zupełnie inne wydanie. W życiu bym się tak nie ubrała. Okej. Także podoba mi się bardzo spódnica. No fajnie. I jest kolor. Teraz jest taki kolor, tak. Pokaż.
Zdecydowanie, widać bardziej podkreślona jest talia. Ja zaproponowałam Ci taką spódnicę skórzaną, po to, żeby nie było zbyt tak cukierkowo, nie było dziewczęca, ale było kobieco cały czas. I ona ma tutaj jeszcze taką zakładkę i ma ogólnie takie szycia, żeby też troszeczkę zamknąć tą część sylwetki. Rozpięty dekolt, żeby tutaj wysmuklić tą część sylwetki. Ona jest ogólnie oversize'owa, koszula. Natomiast tutaj mamy w talii spięcie, zebranie. Bardzo dopasowane duże, bo wszystko się dzieje i też jaśniejsze buty, żeby nie było tak ciężko na dole. Żeby wysmuklić, wydłużyć tą sylwetkę. Super. W ogóle inaczej, zupełnie inaczej próbuję do tej pierwszej stylizacji. Przede wszystkim same włosy już tutaj zmieniły wszystko. No stylizacja tylko tak wypełniły. Jest na swoim miejscu. Jest. Jak się sobie podobasz w takim wydaniu? Jeszcze nie wiem, muszę sobie chwilę oswoić, ale... Bo to jest całkiem nowa sprawa. Całkiem nowa sprawa, tym bardziej, że ja nie mogę w spódnicach. Nie lubię się ze spódnicami, a mi się podoba. Jest bardzo dobra. Bo też warto zauważyć to, że kobiety często, jak jest właśnie taka zmiana stylu, jak u Ciebie, z tych jeansów i blues, a coś bardzo kobiecego, to te wszystkie nowości są takie nowe. Tak. I trzeba chwili czasu, tak, żeby się... No zupełnie nowy krój. No i kolory chyba też, co? Też wszystko. Zadowolona? Bardzo. Stylizację najbardziej kobiecą, romantyczną, na randkę, na jakąś imprezę. A super, jest tak lekko, właśnie delikatnie, tak jak powiedziałaś, bardzo kobieco, no jest dekolt, nie da się go ukryć. No i przede wszystkim makijaż, fryzura to jest taka wisienka na torcie. Zwiedza sukienka. Chciałam, aby ona była przed kolano, żeby wydłużyć, wysmuklić twoją sylwetkę. Super. Do tego delikatna biżuteria, kolczyki, naszyjnik, delikatna bransoletka. Tutaj jeszcze można troszeczkę podwinąć ręce, żeby pokazać nadgarstki. No i oczywiście szpilki. I szpilki. Jak żeby inaczej, ale z takim złotym, delikatnym elementem, który tutaj się łączy również z sukienką i z biżuterią. Jak się czujesz? Dobrze, pięknie. Pięknie. Na randkę z mężem? Na randkę z mężem. Super. Wiesz, kolory nie każdemu pasowały, bo one są bardzo delikatne. Natomiast mamy tutaj ten błysk. Nie spojrzałam na tą sukienkę przez te kolory, że one są takie, wiesz, wydawało mi się, że są blade, po prostu ja w nich, ona na mnie zniknie, albo ja w niej i to, wiesz, nie będzie takiego kontrastu. Ale jest. No, i współgra, harmonizuje z twoją rodą. Bardzo mi się podoba. Nie jest przerysowana, zbyt szumna. Pięknie. Dobrnęliśmy do końca. Natalia, jak wrażenie po metamorfozie? Super. Z każdym etapem to było coraz więcej emocji i szczerze mówiąc już czekałam na tą wisienkę na torcie, na ten ostatni element, na mocniejszy makijaż, na tą ostateczną fryzurę i jestem zachwycona. Podoba mi się upięcie, bardzo jestem zadowolona z makijażu, no i przede wszystkim z kreacji, bo całość wygląda no, pięknie, nie spodziewałam się takiego efektu. Super. A która stylizacja najbardziej Ci się podobała? Wiesz co, może nie tak stylizacja, co z każdej bym wybrała coś do swojej szafy. Coś bym z chęcią dla siebie wzięła. W pierwszej na pewno podobał mi się sweter i ten dekolt. Spodni też. W drugiej no skórzana spódnica. Nowość. Tak, i koszula w takim niecodziennym kolorze dla mnie. No a tutaj to jest po prostu już taki total look i ten głęboki dekolt. To jest coś, co też nie często się u mnie zdarza. No i przede wszystkim te kolory. To jest całkowita nowość dla mnie. Takie kolory, których nie ma w mojej szafie, a okazało się, że super współgrają z resztą, także
Super, bardzo się cieszę. Ja też przygotowałam takie różne luki, właśnie żebyś miała to na jakąś okazję specjalną, to na wyjście z dziećmi na spacer czy na randkę, także one też się różnią bardzo z poziomem formalności. No, a jak ty się teraz zobaczyłaś, taka całkiem inna, jak się poczułaś tak wewnętrznie? Taka nowa ja. Taka, wiesz co, ciężko mi teraz jest to opisać, bo to jest tak na świeżo, ale... Co ci przychodzi od razu na myśl? Kobiecość. To jest, dla mnie to jest taka kobiecość, jest delikatnie, są elementy biżuterii, no i nawet takie elementy na sukience, te złote dodatki, no przede wszystkim jest sukienka, jest głęboki dekolt, są fale na włosach, piękny makijaż. Także to wszystko się składa na taką ikonę kobiecości. To jest no, coś takiego, myślę, że każda z nas chciałaby się czuć tak dobrze na co dzień ze sobą. Mm-hmm. To teraz tylko samych takich chwil. Dokładnie. Taka nowa ja, mój nowy start, o tak. Super. I to wcale nie taki skromny, tylko taki z rozmachem. Z rozmachem. Dokładnie. Bogato. No ale ta metamorfoza nie miałaby w ogóle miejsca, gdyby nie mój cudowny zespół, czyli Monika Staszewska, wizerzystka oraz Wojtek Langos, stylista, u którego gościliśmy przez ten cały weekend. Bardzo Wam dziękuję. To była naprawdę solidna praca. Tobie również dziękuję, Natalia, bo przyjechałaś niemałe kilometry, żeby tutaj z nami być. Ja dziękuję, Basiu. Naprawdę dziękuję z całego serca, bo to była dla mnie taka przygoda. No i myślę, że... Jesteś poniekąd spełnienie marzeń. Super. Bardzo się cieszymy. Dziękuję Wam również. Byliście niesamowici, co zresztą widać. Dajcie znać, czy Wam się podobała metamorfoza, która stylizacja przypadła Wam najbardziej do gustu i czy chcecie więcej takich odcinków na kanale. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki!